Cześć Miśki, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, że gdy weszliście na ten film, liczyliście na to, że ktoś z Was zrozumie i faktycznie dzisiaj, moi drodzy, będzie odcinek na temat zrozumienia osób z depresją, na temat tego, że depresja wśród młodzieży jest coraz częstsza niestety. A drodzy rodzice, nie zdajecie sobie sprawy, w jak głupich czasach żyjemy i jak wiele czynników rozwala Wasze pociechy. Dlatego no, dzisiaj bez intro tak naprawdę i w dosyć nietypowym klimacie, no bo wiem, że raczej byliście przyzwyczajeni, że moje filmy cechuje pewna doza humoru. Jednak no, dzisiaj tego, kochani, nie będzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, że w dzisiejszych czasach miśki małe są narażone na bardzo dużo czynników, które powodują u nich depresję. Jak dobrze, moi drodzy, wiecie z poprzednich moich odcinków na temat szkoły, szkoła powoduje stres, który przyczynia się do depresji, ale czy to jest jedyny kluczowy jakiś tam punkt? Tak, ale nie do końca. Jest bardzo dużo czynników, drodzy rodzice, akurat w tym przypadku, które niestety mają wpływ na pogorszenie się i to dosyć znaczne stanu psychicznego waszych pociech. Z jednego prostego powodu. Żyjemy w czasach, gdzie niestety każdy ma dostęp do mediów. Wystarczy jedno ośmieszające zdjęcie, które rozniesie się po klasie, żeby dzieciak miał w życiu przerąbane. Większość młodzieży niestety gdzieś tam targa się na własne życie, co jest no, wielką stratą, ale jest to przede wszystkim wielkim zaniedbaniem ze strony ludzi, którzy powinni się nimi opiekować. Tak? Dzieci, jeżeli są w szkole, powinni, no właśnie, niestety są, ale niestety nie są, więc powinny być pod opieką nauczycieli. Jednak na wiele agresywnych zachowań wobec waszych pociech nauczyciele nie zwracają uwagi z jednego prostego powodu. Im nie płacą za to, żeby byli lubiani. Oni mają tylko wylać wiedzę. Pomijając już tą całą szkołę. W dzisiejszych czasach niestety no, mamy tą całą zakichaną pandemię i no, dzieciaki mają ograniczony dostęp w ogóle do tych znajomych face to face. Nie mogą sobie pójść na imprezę, nie mogą się wyszaleć i tak dalej. Ktoś powie, no ale przecież można wyjść nielegalnie. No nielegalnie. Nielegalnie to można, wiesz, latać samolotem i spaść, nie? Ale to też nie do końca o to chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie takiego aktora jak Robina Williamsa, który popełnił samobójstwo. Mimo tego, iż był aktorem komediowym. I to jest ogólnie bardzo częste wśród dzisiejszego społeczeństwa, że osoby, które mają depresję, są pogrążone w bardzo głębokim stanie smutku. Jednak to jest bardzo częste, że w dzisiejszych czasach osoby, które posiadają depresję, niestety najczęściej noszą na swojej twarzy największy uśmiech. I teraz większość dzieciaków pomyśli sobie, a co to jest depresja? To jest chwilowy smutek. No to nie jest tak. To nie jest tak, że to jest gdzieś tam chwilowy smutek. To jest niestety, kochani, to jest niestety stan, w którym nie odczuwacie żadnych potrzeb. Nie odczuwacie szczęścia jakiegokolwiek i to nie trwa przez minutę, przez 15 minut, tylko czasami to się ciągnie latami. Ludzie wtedy mają poczucie tego, że nie są nikomu potrzebni do życia, do szczęścia. Zostają sami z własnymi myślami, nie mają znikąd pomocy. Nawet jeżeli proszą o tą pomoc, no to po pewnym czasie przestają z jednego prostego powodu. Dostrzegają sami, że nikt im faktycznie tej pomocy nie chce nieść. Niestety żyjemy w czasach, kiedy jakaś kooperacja międzyludzka została bardzo mocno zachwiana. Nawet walić to, ale do mnie też raczej już nie dzwonią znajomi, którzy, nie wiem, zadzwonią i zapytają się, siema stary, co tam słychać? Już nie ma czegoś takiego. Teraz to jest, siema stary, słuchaj, powiedz mi, czy masz może? Albo siema, czy możesz mi pożyczyć? Albo siema stary, czy coś tam, dzwonią zawsze z prośbami. I to jest bardzo mocno odczuwalne. I w dzisiejszych czasach myślę, że osoby, które są pozbawione większych paczek, a są przez inne, większe paczki hejtowane, mają totalnie przerąbane w życiu. I tutaj teraz chciałbym jeszcze też bardzo mocno zestawić to z odbiorem niestety społeczeństwa. Bardzo często rodzice myślą, że problemy dzieci nie są zbyt wielkie, że nie wiem, oni mają ciężej, bo muszą płacić podatki, bo muszą chodzić do pracy, muszą być odpowiedzialni. Ja nie będę tutaj tych dwóch wag stawiał na szali, no bo to nie o to chodzi, ale bardziej chodzi o to, że dzieciaki w dzisiejszych czasach to nie są
Pamiętajcie, rodzice, i sobie to wkujcie raz do głowy na zawsze. Dzisiejsze czasy nie są waszymi czasami. W dzisiejszych czasach liczy się niestety, ale między innymi na przykład wygląd. Co jeżeli twój dzieciak nie ma ciuchów markowych, a inni w klasie mają? To już jest powód chociażby do hejtowania takiego dzieciaka, że on jest gorszy, że on pochodzi z gorszego domu, że... I to nie jest tak, że niektórzy to oleją, bo okej, są ludzie, dla których wygląd zewnętrzny nie jest ważny, ale w dzisiejszych czasach powiedzcie mi, kto nie patrzy na wygląd zewnętrzny? Jak ja wchodzę do sklepu w swoich szerokich gaciach, no to już na mnie krzywo patrzą pacjentki, ekspedientki i myślą, że zaraz coś ukradnę. Co z tego, że jestem, no nie wiem, gdzieś tam myślę, że w miarę dobrym człowiekiem, jak tylko i wyłącznie jest określanie ludzi przez pryzmat wyglądu i od razu przypinanie im całych łatek. Depresja w dzisiejszych czasach, kochani, musicie mieć świadomość jeszcze tego, że to nie jest chwilowy smutek. Jeżeli jesteście przez chwilę smutni, bo dostaliście pałę w szkole, to nie jest piekło, którą wam gotuje depresja. Depresja to jest niestety stan permanentnego smutku, który przyczynia się do tego, że ludzie się zatracają. Wyobraźcie sobie bardzo głęboki dół, w którym siedzicie. Jest ciemno, nachodzi noc. Dookoła nie ma nikogo. A wy nie chcecie pomocy. Bardzo wiele sytuacji powodujących depresję w dzisiejszych czasach jest bagatelizowane niestety przez rodziców czy przez nauczycieli. Wy, jako małe dzieciaki, nie wiecie, ile czynników powinno wam się zdarzać, a ile nie. Idąc do szkoły, pamiętajcie, dzieciaki, że wybaczcie za przekleństwo w pewnym sensie, ale zasranym obowiązkiem szkoły jest zapewnić wam bezpieczeństwo. A niestety w dzisiejszych czasach to nie jest do końca respektowane. Nawet za moich czasach to nie było respektowane. Ile wycieka przecież jakichś zdjęć upokarzających dziewczyn do sieci. Pamiętajcie, dziewczyny, wszystko z głową, ok? Chłopaki też, zachowujcie się jak mężczyźni, a nie jak gdzieś tam, wiecie, pajace, żeby później niech po prostu przez was nie cierpiał. Depresja jest stanem, w którym nawet już nie chce wam się rozmawiać z nikim, prosić o pomoc. Chcecie po prostu doczekać do końca i tyle, nie? I jeszcze prośba do rodziców. Jeżeli wasze dziecko zachowuje się podejrzanie i macie jakieś tam objawy tego, macie jakieś podejrzenia, że może faktycznie być pogrążone niestety w depresji, to ja mam do was błagalną prośbę. Nie mówcie, to jest bunt młodzieńczy, to jest, nie wiem, dostał sobą ocenę, za moich czasów było gorzej, coś tam. Co z tego, że za waszych czasów było gorzej, ale to jest wasze dziecko, które żyje w tych czasach. W czasach, w których nie ma znikąd pomocy. Myślicie, że ono idąc do szkoły jest bezpieczne? Zapomnijcie i puknijcie się w głowę 3 razy. Serio. Dlatego, no mówię, dostawałem od was setki wiadomości na prywatną skrzynkę, w których właśnie pisaliście o swoich problemach z depresją. I to nie jest tak, że ten odcinek wypływa, żeby, nie wiem, tutaj nagle jakieś tam wyświetlenia zdobyć czy coś, no bo mam to gdzieś, ale prosiliście mnie, żebym nagrał dłuższy odcinek, który uświadomi ludziom dookoła, że jeżeli osoba ma faktycznie depresję, to żebyście agresorzy nie wyśmiewali się z takiej osoby. Żebyście nie dokładali kolejnej cegły, której potem będziecie niestety mogli żałować. Bo czasem jedno za dużo słowo może powodować naprawdę lawinę myśli. A jeżeli chodzi o jakieś radzenie sobie z tą całą depresją, no to pamiętajcie, dzieciaki, na wiele waszych pytań, na wiele waszych próśb i jakieś tam wołanie o pomoc na wiadomościach prywatnych, ja niestety rozwiązania, kochani, nie znam, bo ja też nie jestem lekarzem, ale nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, nie jestem psychoterapeutą i tak dalej, ale serio, nie wstydźcie się mówić o tym dorosłym na głos. Jeżeli nie uwierzą wam, jeżeli będą mówili, to jest jakaś kupa, idźcie do specjalistów, powiedzcie, idźcie w zaparte, bo to jest wasz stan psychiczny. I jako taki może małą jakąś tam gwiazdkę w tym wszystkim dodam, że
osoby, które przechodzą depresję, mają bardzo mocno w późniejszych czasach, w późniejszym żywocie wyczuloną empatię i bardzo dobrze wiedzą, co gryzie innych ludzi. Co nie? Dlatego miśki by moje. Nie poddawajcie się. Przede wszystkim nie tnijcie się. No bo to naprawdę, kochani, no nic dobrego nie dam. I idźcie do specjalisty. Serio. Mówię wam to ja, czyli koleś. Po prostu zwykły z blokowiska. Nie traktujcie tego, że jeżeli jestem na YouTubie i mam jakieś zasięgi, to jestem jakimś dla was wyznacznikiem, nie wiem, tego co macie robić, czy coś na deseń, ale mówię wam to po prostu jako koleś, który był, jest taki sam jak wy. Dajcie sobie pomóc specjalistom i przede wszystkim, jeżeli macie w szkole jakieś takie sytuacje, w które was dobijają, mówcie o tym głośno. Ale w sensie idźcie do nauczyciela, idźcie do wychowawcy. Jeżeli nie macie w nim wsparcia, idźcie do dyrektora i powiedzcie, jak wygląda sytuacja. To nie może być tak, że dzieciak, który idzie do szkoły, trafia do piekła, na który nie jest w żaden sposób przygotowany, co niszczy jego dzieciństwo. Co niszczy jego jakiekolwiek dobre wspomnienia. No. Pamiętajcie, miśki, bądźcie silne. Ten odcinek musiałem nagrać, bo prosiliście mnie o to wielokrotnie. A gdzieś tak nie do końca mogę was z tym zostawić samych, nie? Jesteśmy, kochani, jedną wielką społecznością. No i zależy mi na was też, nie? Żeby wasze życie było naprawdę zarąbiste. No. W głupich czasach żyjemy. W głupich. I pamiętajcie, rodzice, patrzcie na swoje pociechy. Żeby się, kochani rodzice, nie okazało, że mi, czyli randomowemu typowi z internetu, bardziej zależy gdzieś tam na dobru waszych dzieci i na tym, żeby faktycznie one nie przeżywały w szkole piekła. Dzięki mnie znają już swoje prawa i wiedzą, kiedy są niesprawiedliwie oceniane, a kiedy chociażby sprawiedliwie. Porąbane życie. Porąbane. Trzymajcie się, miśki, i pamiętajcie, bądźcie silne. I damy radę, nie? Jak nie macie już nikogo, pijajcie na Discorda mojego. Sobie tam popiszcie z ludźmi. I zajmijcie troszeczkę łepetynki. I pamiętajcie, nie gońcie lisa. Losowego impulsu synaptycznego, który może poprowadzić lawinę bardzo badziewnych myśli. Nie?